Witam ponownie na kanale Biart Tarot. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze. Dzisiaj zrobimy taki nowy rozkład, autorski mój rozkład partnerski i przyjrzymy się Waszej relacji, jak to obecnie wygląda, jakie są tendencje rozwoju tej relacji, jakie są między Wami uczucia. I w pierwszej kolejności wyciągniemy kartę przewodnią z kart Tarota, który tutaj mam dla Was przygotowany. A następnie wyciągniemy karty, które będą dotyczyły Was, a później karty dotyczące Waszej osoby, osoby, o której myślicie, osoby, którą tutaj przyciągniecie, energię tej osoby, którą do tego czytania przyciągniecie. Następnie sprawdzimy sobie, jakie są tendencje dalszego rozwoju Waszej relacji, co może wydarzyć się w czasie późniejszym, i te informacje znajdą się w rozszerzonym czytaniu. Dostęp do tego rozszerzonego czytania będzie znajdował się w linku pod spodem tej lektury. Będzie możliwość obejrzenia sobie w czasie późniejszym i zobaczenia, jak ta relacja ma możliwość rozwinąć się dalej. Proszę pamiętać, że jest to odczyt ogólny, więc nie z każdym może rezonować. Proszę na siłę nie dopasowywać do siebie różnych wiadomości, które tutaj przyjdą, ponieważ może to prowadzić do błędnych wniosków. Jeżeli film Ci się będzie podobał, to proszę polub go, udostępnij albo zasubskrybuj, zostaw komentarz poniżej. To jest najłatwiejszy, najszybszy sposób, żeby rozwijać mój kanał. I w takim razie przejdziemy do czytania partnerskiego dla znaku zodiaku Baran. Wyciągniemy najpierw jedną kartę przewodnią na związek, na relacje. Zobaczymy, co będzie tutaj głównym tematem tego czytania. Okej. Dobrze. Wypadła nam karta jedna i już sobie o niej opowiemy. To jest karta, która w tradycyjnym tarocie odpowiada karcie sądu ostatecznego. Jest to karta mówiąca o prawdzie, o jasności, o objawieniu prawdy i kosmicznej świadomości. I tu karta mówi, że czasami potrzeba pobudki, żeby zwrócić uwagę i pokazać, jak daleko można się posunąć. Trzeba ocenić przeszłość wraz ze wszystkimi lekcjami, których do tej pory doświadczyłeś lub które nadal musisz zrozumieć. I teraz będzie to jakby najważniejsze. Dzięki temu będziesz mógł przebaczyć, zaakceptować albo uzdrowić daną relację. I
Dzięki temu będziesz też w stanie móc iść naprzód, tak? To jest jakby prawda, która przypomina, że w Twoim życiu być może trzeba dokonać jakichś znaczących zmian, ale zanim podejmiesz jakieś kroki, to nie należy się spieszyć, ponieważ wszelkie wybory i zmiany, które przed Tobą stoją, należy dokładnie rozważyć i ocenić, i wybrać tą najbardziej właściwą odpowiedź. Bo niezależnie od tego, jaki wybór podejmiesz teraz, to musisz mieć świadomość, że będzie miał on dalekosiężne konsekwencje. Więc jest to czas dokonywania rozrachunku dotyczącego związku, swoich oczekiwań, tego, co nie zostało zrozumiane, zrobione, zrealizowane. I trzeba być ze sobą szczerym i ufać temu, że prawda zwycięży, tak? Prawda zostanie ujawniona. Dobrze, przejdziemy w takim razie do rozkładu. I w pierwszej kolejności rozłożymy karty dla Ciebie. Jaka jest Wasza energia, uczucia, emocje względem partnera? Jaka jest Wasza energia w tej chwili? Uczucia i emocje względem partnera. Mamy kartę cesarzowej. Zobaczmy, co wnosisz w tą relację. Wnosisz w daną relację. Mamy kartę szóstki monet. Co wydarzyło się do tej pory w relacji? Zobaczmy. Co do tej pory się wydarzyło? Mamy dwójkę monet. Co macie w myślach? Mamy króla buław. I z czym wychodzicie do tej osoby, o której myślicie? I mamy trójkę monet. Dobrze, więc wasza energia, uczucia względem partnera to jest bardzo duże przywiązanie, to jest zrozumienie, to jest miłość. Czujecie się bardzo dobrze w relacji, zrównoważeni. Możecie realizować swoje pragnienia, swoje pasje, rozwijać się. Tu jest pełna harmonia w tej karcie. Równocześnie jesteście nastawieni na stworzenie rodziny,
na zbudowanie przytulnego gniazda. Jesteście również w stanie zapewnić swojemu partnerowi pełnię szczęścia i zadowolenia. Tutaj przede wszystkim dajecie miłość, szczerość i wzajemne zrozumienie. Stosunki między wami są bardzo ciepłe, tak? Może być też tak, że jesteście osobą w związku, która bardziej dominuje, ale to nie znaczy, że w jakiś sposób przeszkadza to waszemu partnerowi. To jest widać, że zdrowy i właściwy sposób postępowania. Tu mamy kartę szóstki monet, która mówi, że w tę relację, w ten związek wkładacie całą siebie. Tu jest równe dawanie i branie po obu stronach, tak? Jest równowaga. Wzajemne potrzeby są tutaj zaspokajane. Widać, że staracie się wprowadzić równość w tej relacji. I tu ogólnie jest przede wszystkim nastawienie na siebie, nastawienie na relację, na drugiego człowieka, tak? Być może wcześniej była sytuacja, w której było wam ciężko utrzymać pewien poziom. Może były tu jakieś sytuacje, w których trzeba było zachować zimną krew i starać się balansować . Być może była sytuacja, że trzeba było zdecydować, czy chcecie być w trwałym związku, czy lepiej jest pozostać singlem, nie rezygnować ze swojej wolności, tak? Dopowiemy sobie te karty, co tutaj może być. Ogólnie jesteście bardzo pozytywnie nastawieni na tą relację. Tu widać ogromny potencjał i chęć pracy nad tym związkiem. Dlaczego tu jest dwójka monet? To jest taka też staranie się utrzymać równowagę, może właśnie pomiędzy byciem i poczuciem wolności, a jednocześnie bycie w zrównoważonym związku, tak? Mamy dwójkę monet i królową buław. Więc tak wydaje się właśnie, że o to może chodzić, że ważna była tutaj wasza niezależność do tej pory. I tu jest chęć utrzymania jednocześnie tej niezależności,
A z drugiej strony bycie w związku i dbanie o ten związek i tą relację. Więc to mogło mieć wpływ na was w jakiś sposób. Ta konieczność być może dokonania wyboru, czy skupić się bardziej na sobie, jako na osobie, która potrzebuje wolności, która chce być osobą niezależną, bo królowa denarów to przede wszystkim osoba bardzo silna, osoba namiętna, osoba, która chce przewodzić w związku, która pobudza do działania i przeżywa jakby swoje życie w sposób bardzo taki impulsywny i namiętny, która potrafi też postawić na swoim, tak? Ma bardzo dużo cech ognistych, ale jednocześnie cechuje ją duża zaradność, tak? Więc może tu być sytuacja, że trzeba było podjąć jakąś decyzję, która mówiłaby właśnie o być może zrównoważeniu pozycji, jaką przyjmujemy w związku, tak? Ale widać, że wy jesteście nastawieni na dawanie, jesteście nastawieni na tą wzajemną wymianę, na tą troskę o związek, o siebie też. Przede wszystkim jest tutaj pokazana bardzo duża harmonia między wami. Co myślicie o tym, o tej osobie? Mamy króla buław, więc na pewno ta osoba jest bardzo ognista. Na pewno was bardzo mocno przyciąga. To ktoś namiętny, żarliwy, taki uwodzicielski. Partner może pobudzać, uwodzić, tu może zaskakiwać różnymi niespodziankami, tak? To bardzo taka zdecydowana, energiczna osoba, za którą chętnie inni podążają, tak? I tu razem z królową buław możecie właśnie stanowić parę. Parę ludzi, którzy są dla siebie idealnymi kochankami, tak? Którzy ze sobą idealnie współgrają. I tu mamy kolejną kartę, z czym wychodzicie do tej osoby, co chcielibyście jej zaoferować. Więc jest tu chęć współpracy, chęć wspólnego działania, bycia razem. Widać, że pracujecie nad tą relacją. Może dążycie do tego, by połączył was jakiś wspólny cel, może jakaś praca poprzez miłość, tak? I tu mogła zadziałać intuicja, która pozwoliła wam dobrać tego partnera, który włączy się z wami we wspólne jakieś przedsięwzięcie, które scali wasz związek, waszą relację.
Może to wiązało się z koniecznością rezygnacji z jakichś swoich wcześniejszych ambicji, ale nie przynosi to Wam absolutnie żadnego rozczarowania. Widać zresztą, że Wy bardzo dobrze czujecie się w tej relacji. Zobaczmy w takim razie, dlaczego tu mamy kartę prawdy sądu ostatecznego. Co tutaj trzeba będzie przeanalizować, przemyśleć? Dlaczego tu jest karta sądu, karta prawdy? Jakie prawdy tutaj trzeba będzie wziąć pod uwagę? Mamy kartę Pazia Mieczy. Co jeszcze? Mamy kartę Piątki Buław. I jeszcze jedną kartę poprosimy. Może być tak, że wokół Was są jakieś osoby, które są nieprzychylne tej relacji, próbują w jakiś sposób Was skłócić i możliwe, że wywołują wokół Was jakieś konflikty, albo są to po prostu plotki na Wasz temat, które się pojawiają. Ale to, jak w najbliższym czasie się skończy, tak? Tutaj mamy do czynienia z otoczeniem, które w jakiś sposób Wam nie sprzyja. Karta pięciu buław mówi o szukaniu pretekstów do kłótni. Może oznaczać burzliwy okres, kiedy dwoje ludzi próbuje walczyć ze sobą, w jakiś sposób wprowadzać kłótnie, spory lub dyskusje, które przeradzają się w jakiś większy konflikt. Ale tu mamy jakąś większą grupę ludzi, którzy próbują namieszać w waszej relacji. Tak to bym odczytywała tutaj. I mamy też przy tym Pazia Mieczy, który przynosi jakby ze sobą ten nieszczerość i przebiegłość, te nieporozumienia, tak? Więc może są tutaj na zewnątrz jakieś osoby, które próbują Wam namieszać w relacji. Mogą to być osoby jakieś z przeszłości, które próbują tutaj wtargnąć i zrobić jakiś zamęt. Zobaczmy jeszcze, czemu tutaj wyszła nam śmierć. Mamy dwójkę mieczy, dwójkę denarów i króla pentakli. No i to może być osoba starsza, osoba
może ojca, może teścia, może byłego partnera, partnerki, bo oczywiście tutaj role mogą się zamieniać, te energie. I to może być ktoś, kto próbuje w jakiś sposób wpłynąć na waszą relację, zaburzyć tą równowagę między wami. Tutaj jest sytuacja, że wy możecie tego nie widzieć, tak? Może to być jakaś gra ze strony tej osoby, która próbuje sprawić, żeby między wami ta relacja się zakończyła. Bo mamy kartę śmierci również, więc wygląda to tak, jakby ta osoba próbowała zburzyć równowagę między wami i doprowadzić poprzez te kłótnie lub też poprzez jakieś plotki do rozbicia waszej relacji, tak? Może ta osoba też chcieć wymusić na was podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Może wpędza was w sytuację bez wyjścia, tak? W której musicie się opowiedzieć po czyjejś stronie, dokonać takiego właśnie rozrachunku w sprawach uczuciowych. I może o tym mówić karta sądu, że jest czas na to, żeby podjąć te kroki, podjąć tą decyzję. Może jest ważne, żeby to dla niektórych nie lawirować między dwiema osobami, tak? Bo tu może być ze strony tego króla pentakli konieczność dokonania wyboru, podjęcia decyzji. I może na tym tle wybuchają właśnie te konflikty i kłótnie, bo jedna z tych osób chce, żeby sprawy się zakończyły, być może właśnie w drugiej relacji. I dla was może to być bardzo trudna decyzja, decyzja emocjonalna. Stąd pojawiła się nam karta prawdy, żeby dokonać właściwego rozrachunku i podjąć właściwą decyzję, bo jest czas na to, żeby pewne sprawy zakończyć i pójść za czymś nowym, co być może przed wami stoi. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda po stronie waszej osoby, o której myślicie. Tu weźmiemy inną talię kart. Jakie są uczucia, emocje tej osoby w stosunku do was? Mamy kartę arcykapłana, kartę wiary. Co ta osoba wnosi w tą relację? Co jest podstawą tego działania? Mamy trójkę kielichów. Co odchodzi do przeszłości?
Mamy kartę ósemki mieczy. Co ta osoba myśli o Was? Mamy rycerza kielichów. I z czym ta osoba wychodzi do Was? Z czym ta osoba wychodzi do Was? I mamy kartę diabła. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy o Waszych energiach, wychodziła dwójka denarów i królowa buław, to może mi też mówić, że próbujecie utrzymać jakieś dwie relacje, tak? Manewrujecie między tymi dwoma relacjami i nie chcecie być może z żadnej z nich zrezygnować, bo w tej głównej relacji, która nam się tu pokazała, widać, że jesteście bardzo w nią zaangażowani, że jest tu wiele miłości i chęci działania wspólnego. Jest tutaj duża pasja i widać, że zależy Wam na tym partnerze, ale coś tu jest z przeszłości, co pokazuje, że być może macie gdzieś jeszcze drugą osobę i ciężko Wam jest z tej osoby zrezygnować. I ta karta właśnie sądu ostatecznego może mówić o sytuacji, w której konieczne będzie dokonanie właściwego wyboru. Być może właśnie ten król monet, który nam się pokazał, jest tą drugą osobą, która oczekuje z Waszej strony jakichś konkretnych zmian, konkretnych kroków, podjęcia decyzji, która dla Was nie jest łatwa i chce na pewno zakończenia pewnej sytuacji, domaga się rozstrzygnięć jakichś konkretnych. Stąd mogą powstawać właśnie konflikty, nieporozumienia i na tej płaszczyźnie mogą być właśnie problemy związane z tą osobą. Dobrze, przejdźmy do kolejnego, dalszego czytania. Mamy tu karty wyłożone na Waszego partnera. Widać, że ta osoba jest bardzo tradycyjna. Chciałaby działać zgodnie z konwenansami, z tradycją, zależy jej na trwałym i pewnym związku, zależy jej na relacji, która będzie miała przyszłość i widzi siebie też w tej roli. Karta arcykapłana to przede wszystkim jakby ustalone zasady postępowania i możliwe też, że ta osoba zmierza do wejścia na kolejny etap tej relacji. Może to być chęć zawarcia małżeństwa albo zamieszkania wspólnego. Jest to kolejny etap jakby na drodze w Waszej relacji, bo no oczywiście w każdym przypadku może to być inny rodzaj partnerstwa, tak? I tu jest jakby gotowość na to, żeby ogłosić
publicznie ogłosić wszystkim, że jesteście parą, że jesteście razem, tak? Tu jest jakby duże znaczenie mają wartości tradycyjne. Więc tutaj jakby scenariusz jest w głowie tej osoby taki, żeby z wami stworzyć trwały związek. Natomiast podstawą tego, co tutaj mogło się wydarzyć, mamy trójkę kielichów. I ta trójka kielichów może właśnie mówić o tym, że w tej relacji jest jakaś trzecia osoba, że jest tu jakiś konflikt związany tak naprawdę z byciem szczęśliwym, tak? Naprawdę szczęśliwym, bo tu mogą być przeszkody, przeszkody do tego, żeby stworzyć właśnie tą prawdziwą, pełną relację. Zobaczmy, co oznacza trójka kielichów w tym rozdaniu. Co oznacza ta trójka kielichów? O czym mówi trójka kielichów? Mamy kartę czwórki buław świata, kartę nowego początku, siódemki monet i pazia i rycerza mieczy. Ta osoba zmierza do tego, żeby relacja przybrała, weszła na wyższy poziom, tak? Marzy jej się tutaj zalegalizowanie tego związku. Chciałaby z wami spędzić resztę życia. Tu widać, że jest otwarta na wspólne celebrowanie przyszłości, na to, żeby w związku była radość, zabawa, żebyście razem mogli spędzać czas. I pokazuje się również, że jest skłonna poczekać na rozwój tej relacji, być może na waszą decyzję, bo może wy jeszcze nie jesteście gotowi na to, żeby pójść ten krok dalej w relacji. Nie możecie podjąć tej decyzji. I mamy tu również rycerza mieczy, który może mówić, że ta osoba jest zdeterminowana do tego, żeby poczekać na was, chciałaby zainwestować w tą relację i poczekać na to, aż zdecydujecie się zrobić ten krok naprzód, tak? Zrobić ten krok pomimo tego, że możecie czuć się niepewnie, tak? Natomiast tu mamy kartę przeszłości, która mówi o tym, że ta osoba czuje się jakby zablokowana, jakby nie mogła
zrobić w jakiejś sprawie kroku, nie mogła zadziałać, tak? Tu pokazuje się uczucie niepokoju o losy związku. Zobaczmy, co oznacza ta, może nie ta talia, tylko tą, co poprzednio. Co oznacza ta ósemka mieczy tutaj? Więc widać, że ta osoba chce pracować nad tą relacją i chce, żebyście się dobrze tutaj wspólnie bawili. Chce, żeby był postęp, żeby zaistniał jakiś nowy początek w nowym kierunku. Tu właśnie, no tu się pokazuje, że ta osoba ma jakby odczucie, że ten nowy początek, ta iskra jakby pójścia naprzód nie postępuje. Ma wrażenie, że ona nie ma, ta osoba ma wrażenie, że nie ma na was wpływu, że w jakiś sposób czuje się zablokowana, żeby stworzyć z wami tą stabilność, żeby stworzyć z wami takie bardzo przyziemne, stabilne, ugruntowane życie, bo no, ona tu nie widzi jakby możliwości zrobienia kroku w kierunku was. Może właśnie próbuje być w stosunku do was miła, serdeczna, okazuje dużo miłości, bo mamy tego króla kielichów, więc pokazuje, że chce okazywać tą miłość, że chce, żeby ta miłość między wami w relacji była, ale tu jest jakby tęsknota za posiadaniem czegoś trwałego i ta osoba może nie czuć, nie mieć poczucia bezpieczeństwa, może czuć się trochę rozczarowana, ale bardziej tu zablokowana w czymś, tak? Nie może jakby ruszyć przy was do przodu. Chciałaby czegoś więcej. Okazuje wam bardzo dużo miłości, bardzo dużo uczuć. I jakby oczekuje też odwzajemnionych tych uczuć, ale jednocześnie czuję się w tym momencie bez możliwości wyjścia z sytuacji, albo nie ma możliwości wpłynięcia na was, żebyście podjęli ten krok, który tutaj się pokazuje w dwóch kartach, zamknięcia jakiegoś starego rozdziału w swoim życiu i pójścia za czymś nowym. Tu jest celebracja, tu jest bycie razem, spełnienie marzeń, harmonia, szczęście w związku pokazane. Ale mamy tego właśnie rycerza mieczy. Gdzieś tu jest obawa, że to wszystko toczy się bardzo powoli. Tak? Jak ta osoba was widzi i odbiera? No jest tu dużo miłości. Widać, że jest tutaj pokazana osoba, która
potrafi zauroczyć, która kieruje się uczuciami, która bardzo mocno wpływa też na swojego partnera. Może być to, może was postrzegać jako osobę, która potrafi wpływać na niego w bardzo pozytywny sposób, tak? Tu jest duża chęć przebywania z wami. Może ta osoba też dużo o was marzy, rozmyśla, tak? Jest tu również ogromna pasja w tym, w tej relacji. Natomiast mamy tutaj kartę diabła. I zaraz sobie tą kartę wyjaśnimy, bo ona może mówić o jakiejś formie uzależnienia. Może mówić również o poczuciu uwięzienia w danej relacji. Może też mówić o strachu, tak? O słabości jakiejś, więc zaraz sobie tutaj zobaczymy, co oznacza ta karta diabła. Dlaczego tu wyszła nam karta diabła? Na pewno ta osoba wnosi sporo namiętności w tą relację. Mamy tu kartę sprawiedliwości, pazia denarów i dziewiątkę mieczy. Tu może być sytuacja, że ta osoba nie czuje się pewnie w związku, ma bardzo dużo obaw, może czuje się w jakiś sposób zagrożona, może czuje, że jest z wami bardzo przywiązana, że jest uzależniona w pewnym sensie, tak? To nawet nie chodzi o przywiązanie, tylko o uzależnienie od was w jakiś sposób i oczekuje też w karcie sprawiedliwości, może oczekiwać, że w jakiś sposób nie będzie czuła się przy was w gorszym położeniu, bo ona może czuć się przy was bardziej tak jak ten diabeł tu, zniewolona, trzymana, tak? Możecie na nią mieć bardzo duży wpływ i ona jakby chciała zakomunikować, że nie czuje się z tym dobrze, nie czuje się sprawiedliwie w takim układzie, jaki jest obecnie, tak? Bo tu jest jakby chęć uwolnienia się z jakiejś zależności. To jest tak, jakby ktoś pogrążał się w sytuacji bez wyjścia, bo znowu mamy tą dziewiątkę mieczy, która
mówi, że ta osoba mocno siedzi w swojej głowie i może mieć właśnie, może cierpieć bardzo mocno z jakiegoś powodu. Przeżywa coś bardzo intensywnie. Może mieć poczucie, że nie może się wyzwolić z jakiejś sytuacji. Tu mocno pokazuje się właśnie ta zależność jakaś i poczucie, że panuje jakaś nierówność i trzeba to zmienić, bo tu ta osoba nie czuje się z tym dobrze. To jest jakby wiadomość, którą ta osoba chciałaby zakomunikować, ale nie potrafi tego odpowiednio okazać. Woli ukrywać w sobie, przeżywać w sobie pewne negatywne odczucia, niż wyrazić to wprost. Zobaczmy, dlaczego ta osoba tutaj jest tak przygnębiona. Mamy ósemkę. Ona nie widzi wyjścia z sytuacji. Nie wie, jak do was dotrzeć, tak? Nie widzi wyjścia z sytuacji. Dla niej pewne sprawy są tutaj niejasne. Ona ma wrażenie, że nie widzi jakiejś prawdy, bo tu mamy królową pentakli i to jest tak, jakby ta osoba czuła się zablokowana, jakby nie miała możliwości dojścia do was, przejrzenia was tak naprawdę, o czym wy myślicie, jakie macie plany, w jaki sposób chcecie działać w tej relacji. Tu jest coś przed nią ukryte i ona chce w was widzieć tą królową. Chce widzieć osobę, która dba o dom, o rodzinę, która być może jest właśnie w związku z nimi, która się uziemiła, czyli jest to poczucie przy tej osobie, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Ale ta osoba ma wrażenie, że utknęła, że nie może się przebić do was i wpłynąć na was. Czegoś nie rozumie, nie widzi. I to może być też karta mówiąca o lęku, o tym, co ta osoba przeżywa. Chciałaby tych wyjaśnień, bo tu mamy kartę Sprawiedliwości, więc ona chciałaby wiedzieć, na czym stoi, tak? A czuje się bardzo niepewnie, a jednocześnie
czuję się w jakiś sposób przywiązana do tej sytuacji, nie może się z tego uwolnić. Dobrze, zobaczymy następnie, co tutaj możemy jeszcze zobaczyć w przyszłości, jeśli chodzi o tą relację, co Was może wzmocnić, co będzie Wam sprzyjać, co może Was podzielić. Zobaczymy sobie to wspólną Waszą energię, co tutaj się chce pokazać. I to wszystko zostanie przedstawione w czytaniu rozszerzonym. Jeżeli to czytanie z Wami rezonowało, to zapraszam na czytanie rozszerzone dotyczące przyszłości tej relacji, która pokazała się w rozkładzie. Link do rozszerzonego czytania będzie znajdował się w opisie pod filmem. I tam również znajdą się informacje, jak skorzystać z takiego czytania. Dla tych osób, które nie będą przechodziły dalej, to bardzo serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was było to pomocne czytanie. Życzę Wam dużo miłości, dobrego samopoczucia i